Dzisiaj jest 31 lipca 2017 roku. Wchodzimy na kemping Lazurowe we Władysławowie. Nagrywam ten filmik dlatego, ponieważ poszukiwałem coś z ciekawości, tak żeby popatrzeć o tym kempingu i o kempingu obok w Horyzoncie. Jest dużo filmików, tam działa ktoś bardzo mocno, żeby było widać, nawet z drona filmiki puszczą, natomiast o tym nie ma nic. Chcę pokazać, jak to wygląda. Tu jest recepcja od wejścia. To są przyczepy, które wynajmują na kempingu. To są ich przyczepy. To jest jakiś plac zabaw, który nas za bardzo nie interesuje, ponieważ już się nie bawimy, jesteśmy w takim wieku. Kuchnia, łazienki, trochę pod światła, więc nie wiem pod słońce, czy będzie dobrze widać. I takie alejki. Tak jak to wygląda, to ten kemping musiał być kiedyś mniejszy i odkupili chyba teren od ośrodka, obok który jest Róża Wiatrów i powiększyli. Pójdę na razie tędy i tu skręcę w stronę drugiej toalety, która jest większa, bo to jest jednak na kempingach bardzo, bardzo istotna sprawa. Ponieważ zeszły tydzień był bardzo deszczowy, to się strasznie dużo miejsc wolnych zrobiło. Natomiast jak myśmy przyjechali tutaj ponad tydzień temu i była ładna pogoda, to z rezerwacją nawet były kłopoty. Nie było nic wolnego. No to są te toalety, o których mówiłem. Tu jest zmywarnia do garnków. I tak to wygląda. Tu są prysznice i toalety. Wejdę, nikogo nie ma, to pokażę trochę. Prysznice, z tego co zauważyliśmy, jest cały czas ciepła woda. Pani, która tu była, sprząta. A jeszcze sekundę. Tam są takie rury w ziemi. To są do zlewania czystości z przyczep. A tu można nabrać wody do przyczep. Tam była taka pani sprzątająca, która mówiła, usłyszałem rozmowę z jakąś turystką, że ma obowiązek po każdym turyście, który wszedł do łazienki i wyszedł, sprawdzić, czy jest czysty i posprzątać, a więc jeśli chodzi o warunki sanitarne, jest wyjątkowo czysty. Choćby się chciał człowiek przyczepić, to nie miałby do czego. Poza tym woda ciepła jest cały czas na okrągło, przynajmniej w tym czasie, co myśmy tu byli. O, troszeczkę widać, jak opustoszało. Te przyczepy, co stały z tymi dostawkami, takimi namiotnikami lazurowe, to są ich pod wynajm. Słabej one kondycji są, no ale jak ktoś nie ma swojej, to jest okej. Ta alejka, z tego co w internecie zobaczyłem, to zdaje się nazywa się VIP. Tu się dopłaca za pobyt, ale moim zdaniem to jest duży minus. Po pierwsze jest do łazienek dalej. A po drugie, to jest do wyjścia, żeby iść na plażę dużo dalej. Chociaż tu jest wyjście, ale trzeba tym klifem iść ładne parę metrów i później jest zejście schodami bardzo, bardzo ciężkie. Przynajmniej dla ludzi w moim wieku. A tu jesteśmy na klifie. Tak to wygląda. Widok na morze. Poprzednie lata żeśmy przyjeżdżali parę razy na kemping Horyzont, który jest obok, i
Powiem szczerze, że one są bardzo, bardzo podobne. I cenowo, i jakościowo. Także jeżeli nie ma na tamtym miejsca, to nie ma problemu, żeby na to się wybrać. Człowiek nic nie straci. A my mamy swoją miejscowe tutaj. To jest moja miejscówka. Antena. Porażka. Telewizja nie działa. Tu już od paru lat z różnymi antenami próbowałem. Nic nie działa. Własny prąd, panel słoneczny. Nie będę tam zaglądał, bo tam są ludzie. No i tu jest nasza przyczepa. A daj kluczyk. O, i tak to wygląda. Miejsce całkiem przyzwoite mamy, bo przez to drzewo jest po prostu duże. Także wszystko się mieści.